nami Mariusz Prudel, reprezentant naszego kraju w piłce siatkowej plażowej. Już trochę widzę na luzie, bo przed wami tydzień urlopu, można powiedzieć. No tak, no zasłużyliśmy na trochę odpoczynku, praktycznie od lutego walczymy co tydzień, co dwa tygodnie, cały czas jesteśmy w podróży, no i udało się wywalczyć kwalifikacje olimpijskie, to co najważniejsze, udało się zdobyć brązowy medal Mistrzostw Europy, także nie jest to czas stracony i tutaj turniej no, nie do końca poszedł po naszej myśli, bo 9. miejsce zajęliśmy, liczyliśmy na coś więcej, ale w kontekście całego sezonu jesteśmy zadowoleni i teraz możemy troszkę odpocząć, odetchnąć, bo jest to nam potrzebne bardzo. Właśnie, jesteście brązowymi mistrzami Europy w siatkówce plażowej. Dobre turnieje, Grand Slamy, Majory, tak, Hamburg, dobre występy. Powiedzcie mi, tydzień urlopu minie szybko, co później? Później prosto praktycznie jedziemy na turniej Major Swatch Series do Poreč, do Chorwacji i kolejne turnieje, później jest Gsztat. Także teraz troszkę odpoczniemy, tam mamy dwa turnieje, no i później mamy w planach dwutygodniowy obóz taki przygotowawczy przed igrzyskami. To ja zapytam o to, które chcecie miejsce na tej olimpiadzie w Rio uzyskać. No Polacy by chcieli medal, a wy jak celujecie? Czy w ogóle celujecie? Czy na spokojnie i z chłodną głową do tego turnieju podchodzicie? Na spokojnie, z chłodną głową, ale jak każdy, kto tam jedzie, chcemy medal. Jak oceniasz tegoroczną edycję Grand Slamu w Olsztynie? No na pewno trochę pogoda nam tu to wszystko zaburzyła. Te anomalia wczoraj zepsuły trochę tą całą atmosferę kibicom, nam, zawodnikom, bo ciężko się grało. Nie było to momentami siatkówka plażowa, no ale nie przeskoczymy pogody. Na szczęście teraz jest fajnie, można się rozkoszować tym i czekamy na mecze. A my czekamy na wasze występy w Rio de Janeiro w sierpniu. Z życzeniami powodzenia od czytelników i widzów Gazety Olsztyńskiej i Telewizji GoTV. Mariusz Pyder, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i liczę na doping.